Ksajo odpowiada Nitro. Aha, takaś wymiana była. Dobra, to zobaczmy. Jest nowy kanał na Sir Hito Shoty. Nitro ostro o streamach Ksajo. Co? Jest, faktycznie. Myślę o aktualnym streamie Ksajo na Kiku. A co Ksajo robi? GTA gra? Czemu Suchar streamuje za Ksajo? Pierdalaj stąd. Zadymka. Dobra, jedna zadymka do przodu jest. Lola, dużo osób to oglądało, tak szczerze. Ja nie wiem, ale mam takie wrażenie, że trochę bezczelne to jest. No ale dobra, chłop dostał w dobre pieniądze, bo ja wiem nawet jakie, ale nie jestem jego księgową, żeby tutaj się chwalić. Za to, żeby pograł, pogadał, czy coś porobił na tym Kiku. Odpalił najpierw parę streamów w środku nocy, potem kilka dłuższych, a teraz wrzucił Suchara, który gra kurwa... Mi się to kojarzy kurwa z Naturalem, który grał w San Andreas na streamie i oglądało to 10 osób. To jest ten moment, w którym ktoś kurwa na YouTubie... No kurwa, przecież Suchar ma 2200 widzów tutaj. Serię z Gotyka robi. Może jakby spoko w to zagrać, bo jest to nostalgiczne, ale kto kurwa normalny to ogląda? No. Nie, ja akurat uważam, że Sergiusz tutaj zły case podjął, bo nie jest problemem to, że ktoś gra w GTA, bo każdy chce oglądać coś innego. Tylko dla mnie na przykład osobiście też jest to dziwne, że ktoś dostaje bardzo poważne pieniądze za to, żeby streamować i uważam, że jest to bardzo nie fair w stosunku do pracodawcy, bo zawsze mówi się o tym, jak to pracodawca źle nie traktuje pracownika, ale pracownicy robią dokładnie to samo bardzo często i totalnie wymigują się od swojej pracy. Więc uważam, że jeżeli ktoś dostał pieniądze za to, żeby grać w gry komputerowe czy oglądać YouTube'a przez parędziesiąt, powiedzmy, czy paręnaście, nie wiem, godzin miesięcznie, no to no nie są to jakieś wygórowane oczekiwania, nie? Żeby ich nie spełnić. No nikt. Jeszcze jakby ten Suchar coś ciekawego robił, kurwa. Ja pierdolę, ten Nitro, tyle jest w internecie. Ja rozumiem być frustratem, ale w końcu nawet do najtwardszego łba dojdzie, że ludzie oglądają to, na co mają ochotę i każdy ma inną ochotę. Pewnie przechodził misję, San Andreas. Suchar pewnie też za darmo tego nie robi. A to nawet nie o to chodzi. Ja myślę, że jeśli wiesz, że jeśli ktoś ci płaci pieniądze, w tym wypadku Kick, płaci mu pieniądze, bo chce, żeby on streamował, nie? Ale to tak... A potem się dziwią, że ten... Potem się dziwią, że jakby Ksajo to nawet streamował, to by to, nie wiem, 3 razy więcej czy 5 razy więcej osób oglądało, nie? Czyli de facto byłby ten zasięg, za który oni zapłacili. No, że... Nie, no akurat z tym Sergiusz ma 100% rację i to zachowanie tego typu wpływa źle na branżę, więc osoby, które też w tej branży pracują, mogą być w jakimś stopniu wkurwieni, bo no tak, no jeżeli pracodawca zobaczy, że rynek polski zachowuje się nie fair, że twórcy sięgają po takie praktyki, to powiedzą hej, zawijamy się z Polski, po co mamy im płacić, skoro nie wywiązują się z warunków umowy. Jaki punkt zaliczy tego odcinek? Nie wiem, to nie jest moja sprawa. Ale ja po prostu widzę, bo na Facebooku jakby ludzie robili dokładnie to samo. Pojawiły się kontrakty na Facebooku i każdy tryhardował, żeby dostać ten kontrakt na Facebooku. No i dobra, i dostawali te kontrakty na Facebooku. A widzisz, a ja nie przyjąłem. Ja nie przyjąłem kontraktu od Facebooka. Bo dla mnie pieniądze nie są najważniejsze. Wspieram mojego kolegę Dominika, który zrobił swoje 100 godzin, bo to pracuś. Mówię, masz Dominik, postreamuj u mnie. Troszkę ci z tego skapnie, należy ci się, bo jesteś tym łebskim z XI. Pierwsze osoby dostały, a potem każdy kolejny było tak na zasadzie, kurwa, jak możesz mnie wkręcić? To na przykład przez miesiąc... Ale po chuj mam czytać czat. Ileś osób hostowało jedną osobę, żeby podbić mu średnią na przykład na 2000. Typ dostał tam kontrakt na $6000, powiedzmy, i go oglądało 6 osób. I nie dość, że tak robili, były osoby, które potrafiły streamować raz, na przykład 8 godzin, a potem zapętlać woda. Normalnie... Dobra, to prawda. Ogólnie bardzo bezczelnie ludzie się na Facebooku zachowywali, mówimy tutaj o streamerach, chujowo zachowywali się w stosunku do pracodawcy, ale też warto nadmienić, że to działało w obie strony, bo Facebook też się bardzo chujowo zachowywał w stosunku do streamerów, których kontraktował i nie dość, że zmniejszał im wynagrodzenie, mimo że wyrabiali normy, które były od nich wymagane, to narzucali sobie nagle normy jeszcze wyższe niż to, co podpisałeś pierwotnie. A ponadto oszukiwali, że jeżeli wyrobisz większe normy, to więcej ci zapłacą, a jak wyrabiałeś większe normy, to kończyłeś z kutasem w dupie. To był moment, w którym ja na przykład odszedłem od Facebooka, bo mnie kłamali. Puszczali na live powtórkę swojego live'a. Koniec końców, z tego, że to nie przynosiło wyników, no bo nikt tego nie oglądał, to zamknęli cały program i wszystkie osoby, które, no były osoby, które jakby dobrze się No ale co się dziwić, no. Facebook akurat był turbo chujowy. Nie poczynili żadnych zmian w trakcie trwania, kurwa, tego zatrudnienia streamera. Nie ma to znaczenia, nie ma to znaczenia. Jeżeli Facebook przyszedł i platforma wyglądała tak, jak wyglądała i Facebook powiedział, hej, czy chcecie na mojej platformie streamować w zamian za gratyfikację, to jak się zgodziłeś, to znaczy, że nie przeszkadzało ci to, jak technicznie wyglądała platforma. Zgodziłeś się. Możesz mieć zastrzeżenia, że pewne rzeczy powinny ulec zmianie, ale wiedziałeś sobie, że się na to zgodziłeś. Tu jest Facebook tak samo spierdolony dla widza, jak był na początku, tak był na końcu. Z tego wywiązywały i też dostali po dupie, nie? No Graczol akurat wody puszczał, a tych przehostowanych ludzi tylko po to, żeby kontrakt dostać, to przynajmniej z 30 było. Ale jest coś takiego, że wszyscy narzekają, że nie ma pieniędzy, mało na tym... Ja na przykład mówię, że jest za dużo pieniędzy, dlatego mi odjebało. Nie ma po co się starać, jak i tak będziesz miał w kusiona. Poza tym, o czym tu była mowa? Dupie. Ale tutaj mi się wydaje, że chcę zrobić jednej rzeczy, że w pół siana to będziesz miał do czasu. Dlatego, że w końcu firmy zaczną się wycofywać. Potem tu już chodzi o jakąś zwykłą przyzwoitość, żeby samemu stanąć w lusterku i powiedzieć sobie, nie zachowałem się jak kurwa. A robienie w chuja pracodawcy dlatego, że ma za dużo pieniędzy i może cię przepłacać, nie jest okej. Nie jest okej. To nie jest ważne, czy ktoś jest biedny, czy bogaty. Traktowanie kogoś jak kurwa bankomatu nie jest w porządku i tyle. Nie? No Graczol akurat wody puszczał, a tych przehostowanych... No kurwa, ale czy nie jest tak, że korporacje są złe i powinniśmy je okradać? No jasne, że tak. Prawdę mówiąc, wiecie, ja nie chcę tutaj mówić głośno, ale niektórzy mają problem z hazardem. No i jeżeli ktoś takiego streama specjalnego Suchara uważa za coś złego, no to w jego opinii ja okradałbym firmę, która bezpośrednio żywi się z hazardu. Ja tak nie myślę. Uważam, że Kick to zajebista platforma przyszłościowa, na której... Kuba, zdziwiony jestem, że Xayoo tak kulawy argument uszywa. Której można... I to jest zajebiste, tak? Ona jest potrzebna. Oczywiście dla mnie to nie jest synonimem geja obraźliwym, jak to jest na Twitchu. Tam nie rozumieją tego, że to może dla każdego znaczyć coś innego. Według mnie geje są mega w porządku. No i tyle generalnie. Co, jakbyś tego nie obrócił, wychodzi na plus. Tutaj pomagam koledze, tu okradam korporację, nie zrobiłem nic. A żeby też... Humorystycznie nawiązał do hazardu, a jednocześnie wisi u niego logotyp LVB. Pewnie pisali na czacie, że jest Sigmą. Nie wiem, jakby ja nie mam wobec Marcina złej krwi, ale uważam, że w tym, co powiedział Sergiusz, to akurat trafna argumentacja. Co tu ludzie piszą? A bo to jest Coach Życia, to jest kanał od Xayoo, nie? A nie, Nitro Relu, jak ktoś napisał, 100 lajków. Rel dla Nitra, o kurwa! A to powiem wam, to jestem głęboko w szoku, że na tym kanale ludzie piszą, że Sergiusz ma rację, bo wydawało mi się zawsze, że community Xayoo jest bardzo zero-jedynkowe i wychodzą zawsze z założenia, że ich idol ma rację i że piszą Sigma. Ale to tak zupełnie szczerze, to trzeba być ślepym i głupim człowiekiem, żeby stwierdzić, że jest inaczej. Ta wypowiedź Sergiusza jest w 100% trafna. Ciekawe czemu, może tego, że jest na kanale, gdzie są tylko widzowie Sergiusza, ale Coach Życia to jest... To jest kanał, gdzie są rzeczy z Xayoo wrzucane. Wydaje mi się, że w tej materii pewne rzeczy uległy zmianie i to bardzo dobrze, bo ulegają zmianie bardzo na plus. To znaczy mam wrażenie, bo kiedyś w internecie jak community było nadmiernie oddane, nawet powiedziałbym, że nie było oddane, a było zaślepione i ślepo zakochane. I kiedyś w internecie było coś takiego, że nieważne co powiesz, ważne, że cię lubią. Więc w momencie, w którym jakiś youtuber wyrażał negatywną opinię na temat drugiego youtubera, to widzowie tego drugiego youtubera go bronili, niezależnie od tego, która ze stron miała rację. A mam wrażenie, że to community właśnie ciągle dojrzewa, robi się coraz starsze, przez to ludzie dużo bardziej racjonalnie pojmują rzeczywistość i coraz częściej nie wstawiają się za kimś, kogo bardziej lubią, tylko za kimś, kto w danym momencie ma rację. I to jest okej.